Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Na początku wczytam Państwu klauzulę RODO. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że obrady Rady Gminy Rytwiany są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obraz są udostępniane. Przetwarzanie to jest niezbędne w artykuł 6 ust. 1 literka E, a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej RODO. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rytwiany pod podanym adresem internetowym. Szanowni Państwo, otwieram 59. nadzwyczajną sesję Rady Gminy. Witam wszystkich Państwa radnych bardzo serdecznie. Witam również Pana Wójta Grzegorza Furkasiewicza, również Pana Sekretarza, Pana Tomasza Fonfarę, Panią Skarbnik, Panią Jarosławę Szewczyk, obsługę Rady. Szanowni Państwo, na początku poproszę Państwa o sprawdzenie, poproszę Pana Wójta o wytłumaczenie powodu zwołania nadzwyczajnej sesji. Szanowni Państwo, ostatnia sesja odbyła się w miniony piątek i akurat po jej zakończeniu otrzymaliśmy informację o przekazaniu środków na tak zwany dodatek węglowy od wojewody Świętokrzyskiego, stąd niezwłocznie, aby jak najszybciej móc te środki przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej i dalej do wnioskodawców. Zachodzi konieczność zwołania nadzwyczajnej sesji i podjęcia stosownych uchwał w tym przedmiocie. Również wojewoda, znaczy Wydział Prawni i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego kwestionują zapisy w dwóch uchwałach, które Państwo otrzymali. Tu konkretnie przy ich omawianiu to Pan Sekretarz wyjaśni zakres kwestionowanych zapisów i nasze propozycje zmian, które powinny już być zgodne z tym, co czyli zgodnie ze stanowiskiem pracowników Wydziału Prawnego i Nadzoru. Oraz otrzymaliśmy zaproszenie, informację i zaproszenie do podpisania umowy w środę na godzinę 9 dotyczącą Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stąd, aby móc w ogóle tą umowę podpisać, zaszła konieczność wprowadzenia tej uchwały do porządku obrad nadzwyczajnej sesji. Szanowni Państwo, otrzymaliście w tym przypadku projekt uchwały. Teraz otrzymaliście poprawiony projekt uchwały, w którym nie ma zawartych konkretnie tras. W związku z faktem, że część uchwał w województwie świętokrzyskim, która zawierała zapis i wytyczenie przebiegu konkretnych tras, była kwestionowana przez Wydział Prawny i Nadzoru. I tu, szanowni Państwo, jedno takie uzasadnienie do stwierdzenia ważności Państwu odczytam. Stosownie do treści artykułu 7 ust. 4 w związku z artykułem 7 ust. 1 punkt 11 litera A ustawy z dnia 16 grudnia 2020 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Zadanie gminy jako organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminach w gminnych przewozach pasażerskich wykonuje wójt, burmistrz, prezydent, natomiast samo określenie przebiegu linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz, jest elementem potwierdzenia zgłoszenia przewozu, o którym mowa w artykule 34 ustawy. Organ nadzoru wskazuje, że wymienione na podstawie prawnej uchwały przepisy nie przyznają organowi stanowiącemu kompetencji do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego. Czyli chcemy, szanowni Państwo, uniknąć sytuacji, że przyjęcie przez Państwa uchwały w pierwotnym, przesłanym przyjęcie uchwały w kształcie projektu, który Państwu został przesłany, byłby najprawdopodobniej kwestionowany przez Wydział Prawny i Nadzoru. W związku z tym prace nad tą uchwałą trwały w dniu dzisiejszym. Ona została, ten projekt został poprawiony i zakładamy, że nie powinien stwarzać problemu przy jego analizie tej uchwały przez Wydział Prawny i Nadzoru, aczkolwiek przewidujemy, że może być problem, ponieważ w zależności od osoby, która najprawdopodobniej sprawuje nadzór nad daną gminą w Wydziale Prawnym Nadzoru, widzimy, że uchwały o jednej treści są kwestionowane w poszczególnych gmin, natomiast o identycznej treści uchwały z innych gmin są prawomocne, nie są kwestionowane, także staramy się to ryzyko zminimalizować, stąd zmiana tego projektu w ostatnim momencie. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, jeszcze w tym momencie poproszę Państwa o sprawdzenie obecności, potwierdzenie swojej obecności. Przypomnę przycisk niebieski. Dziękuję bardzo. Stwierdzam obecność 14 radnych, więc stwierdzam również kworum naszego obrady się prowadzące. Szanowni Państwo, i tak jak Pan Wójt tutaj wyjaśnił już po części, jest wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu, właśnie wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu odnośnie właśnie tej uchwały, o której Pan Wójt tutaj mówił, w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie gminy Rytwian. Czy macie Państwo jakieś może uwagi co do wniosku, który tutaj? Ja go proponuję wprowadzić w punkcie 8. Czyli nie ma uwag, tak? Okay, dobrze. Więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa? A przepraszam, jeszcze sekundka, bo jeszcze tutaj. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, wstrzymuje się? Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych, 14 za, przeciw, 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że dodatkowy punkt został wprowadzony. Przeczytam Państwu teraz proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, sprawdzenie obecności, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt czwarty, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rytwiany na lata 2022-2033. Punkt piąty, uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Punkt szósty, uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 57/291/22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku. Karta nauczyciela, nauczycieli przedszkolnych pracujących z grupami obejmujących dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rytwiany. Punkt 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 57/292/22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatkowych do wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rytwiany. Punkt 8. Uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie gminy Rytwiany. I punkt 9. Zamknięcie obrad sesji. Kto z Państwa radnych jest, jeszcze inaczej, czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, jeszcze zastrzeżenia co do proponowanego porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, wstrzymuje się? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych, 14 za, przeciw, 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rytwiany na lata 2022-2033. Bardzo proszę. Panie skarbnik. Po wprowadzonych zmianach w WPF ma następujące wielkości. Zmiany dotyczą właściwie wprowadzenia zmian w dochodach bieżących, jak i wydatkach bieżących. I tak, dochody bieżące po zmianach to jest kwota 31 308 939,69. Dochody majątkowe bez zmian i są na poziomie 3 857 296 zł, co w sumie daje dochodów 35 166 237,69. Zmieniły się również wydatki bieżące i wydatki bieżące na ten moment to jest kwota 32 092 695 zł.
We wprowadzonych zmianach są również wydatki dotyczące składników na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. I ta kwota obecnie w budżecie to jest na wynagrodzenia 14 129 283,67 zł. Wydatki majątkowe bez zmian, kwota 8 158 089 zł, co w sumie daje wydatków 40 250 784 zł. Pozostałe wielkości nie uległy zmianie. Są na poziomie przyjęte na poprzedniej sesji. I to wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy macie Państwo jakieś pytania? Dobrze, jeśli nie ma pytań, czytam treść projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Brytwiana z 26 września 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brytwiana na lata 2022-2033. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminy oraz artykułu 226, 227, 228, 230 ust. 6, artykułu 231 ustawy z dnia 27 2009 roku o finansach publicznych uchwala co następuje. Paragraf 1, punkt 1, załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2022-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 3 objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2033 gminy Brytwiana otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, wstrzymuje się. Bardzo głosowało 14 radnych, 14 za, przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Bardzo proszę, proszę Państwa. Zwiększamy dochody w rozdziale 852,95 poraka od 218,500 na kwotę 3 213 000. Jest to paragraf dotyczący środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i po wydatkach to kwotę rozdzielamy na następujące paragrafy. W paragrafie 411 3 150 000, czyli strip na wypłatę świadczeń podatku węglowego. Następnie paragraf 401 29 410 zł wynagrodzenia osobowe. Paragraf 411 7 870 składki na ubezpieczenia społeczne. Paragraf 412 1120 składki na Fundusz Pracy. Paragraf 417 16 800 wynagrodzenia bezosobowe. Paragraf 421 6 000 zakup materiałów. Paragraf 430 500 zł zakup usług pozostałych. I paragraf 470 1300 zł szkolenia pracowników. Ogólny załącznik zarówno po stronie dochodów i wydatków opiewa na kwotę 3 213 000 zł. To tylko mogę dodać, że kwota wprowadzona jest, żeby już może nie tych sesji nie zwoływać w trybie tak pilnym, więc kwota jest wprowadzona z różnego zapotrzebowania. Na taką kwotę zapotrzebowanie poszło, mimo że na konto wpłynęło tych pieniędzy w 75%. To tak jak w sąsiednich gminach również podobnie, ale kwota jest z zapotrzebowania. Na tyle wniosków rzeczywiście wpłynęło i na taką kwotę zostało złożone zapotrzebowanie. I taką kwotę wprowadzamy do budżetu na ten moment. A chciałem zapytać, bo tam pani Karmi czytała, że to jest ze środków jakichś covidowych. Tak. Te środki to były u nas w budżecie zabezpieczone? Nie. Dostajemy całkowicie, dostajemy. Czemu to się tak nazywa covidowe, a nie węglowe? No z takiego funduszu są pieniądze, to się nazywa dodatek węglowa, ale pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID, więc do tego to już nie jestem w stanie wytłumaczyć. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś zapytać? Dobrze, jeśli nie ma pytań, czy tam treść projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Brytwiana z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminy, artykuł 211, 212 ust. 1 punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 ust. 2, artykuł 235, 236,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 3 213 000 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, wstrzymuje się? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych, 14 za, przeciw, 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 57 przez 291 przez 22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmujących dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rytwiany. Bardzo proszę, pan sekretarz. Tak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jakby to, co teraz powiem, tyczy się obydwu uchwał, tej powiedzmy o wymiarze godzin i regulaminu wynagradzania, bo w obydwu przypadkach Urząd Wojewódzki zamisterkował nam ten sam zapis w uchwale. Mieliśmy w paragrafie wprowadzającym uchwałę w życie zapis. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 roku. Generalnie zawsze robiliśmy takie same zapisy, tego typu zapisy, czy to w przypadku uchwał podatkowych, czy w przypadku uchwał obowiązujących od początku roku szkolnego. W tym momencie linia orzecznicza wojewody się zmieniła. Generalnie, zresztą chyba słusznie, tutaj Wydział Nadzoru uważa, że prowadzi to do pewnych niejasności co do daty wejścia w życie uchwały. Urząd Wojewódzki zobowiązał nas do poprawienia tych uchwał, dzięki czemu nie będzie stwierdzał ich nieważności. Stąd też takie pilne wprowadzenie też tych dwóch projektów na tą nadzwyczajną sesję. Zaproponowaliśmy zapis taki, jak Państwo widzieli, czyli z dniem 1 września, a w samym i tam poszczególne zapisy, czyli z dniem 1 września wymiar godzin wygląda następująco. Z dniem 1 września regulamin wynagradzania kształtuje się w taki, a nie inny sposób. Natomiast w paragrafie wprowadzającym mamy uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. No i na przyszłość też już będziemy się robili na pewno, czy uchwała podatkowych, bo tam też te zapisy z podwójnym opisem, który stosowaliśmy, więc też troszeczkę będzie to trzeba zrobić inaczej. Tutaj na marginesie tylko jeszcze, w regulaminie wynagradzania, proszę Państwa, będziemy musieli wprowadzić zmianę w związku ze zmianą przepisów. Już po opracowaniu projektu i po wysłaniu go do konsultacji do związków zawodowych został wprowadzony nowy rodzaj jakby dodatek funkcyjny dla nauczyciela mentora. W związku z tym, że nie będzie już nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, tylko nauczyciele początkujący, to opiekun, ktoś, kto był dawniej opiekunem w stażu, będzie się teraz nazywał nauczycielem mentorem. Więc tutaj będziemy musieli jakby tą kategorię wprowadzić. Ale to tak na marginesie, bo to będzie wymagało przejścia pewnego procesu, czyli konsultacji ze związkami i podejrzewam, że na następną sesję jeszcze tą kolejne zmiany tutaj wprowadzimy. Czy to dla Państwa jest jasne? Wyjaśnienie przez Pana Sekretarza. Macie Państwo jakieś pytania? Rozumiecie Państwo, że jest dyskrecja czytania, bo to jest dość obszerna treść, nie uchwały, także... Projekt uchwały Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 57 przez 291 przez 22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku, Karta Nauczyciela, nauczyciele przedszkoli, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmujących dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, na których organem prowadzącym jest gmina Rytwiany. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, artykuł 42 ust. 6, ust. 7 punkt 2 oraz punkt 3 literka B i literka C w związku z artykułem 91d punkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela uchwala się co następuje. Treść uchwały zgodna z paragrafem 1 i punktami 1, 2 i 3. Przepraszam, punktami 2. Punkt 3 otrzymuje brzmienie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Punkt 4. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Rytwiany. Punkt 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, wstrzymuje się? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych, 14 za, przeciw, 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 57 przez 292 przez 22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku do wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rytwiany. To, co pan sekretarz już wyjaśnił wcześniej, nie wiem, czy państwo chcecie jeszcze coś, jakieś dodatkowe wiadomości, dodatkowe wyjaśnienia. Dobrze, jeśli nie ma pytań, czytam treść projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 57 przez 292 przez 22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagradzania nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w jednostkach oświatowych, na których organem prowadzącym jest gmina Rytwiany. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, artykułu 30 ust. 6 punkt 1 i punkt 2 ust. 6a w związku z artykułem 91d punkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 82 roku Karta Nauczyciela, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy Rytwiany uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 57 przez 292 przez 22 Rada Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku do wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rytwiany, wprowadza się następujących zmian. Punkt 1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania od dnia 1 września 2022 roku dodatku do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw światowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rytwiany, stanowiący załącznik do uchwały. Punkt 2. Paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Rytwiany. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych, 14 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 8. Uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie gminy Rytwiany. Czy to praktycznie wszystko zostało wyjaśnione przeze mnie parę minut temu. Także jeżeli są pytania, Szanowni Państwo, to... Proszę bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę. Jaki koszt?
dostać? To znaczy w chwili obecnej po naszej stronie było około 2,5 tysiąca złotych. Zobaczymy, czy uda się wyłonić operatora w tych środkach, które będą dostępne z naszej strony i ze strony Urzędu Wojewódzkiego. No bo wtedy jeżeli w jakiejkolwiek formie złożone oferty będą przekraczały te kwoty z wniosku i z uchwały, z wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na piątkowej sesji, to wtedy będziemy się musieli spotkać i albo dokładamy, albo rezygnujemy z tworzenia tych linii. Bardzo. Panie Przewodniczący, mogę jeszcze w tytule uchwały publicznego transportu zbiorowego, nie drogowego, zbiorowego. Transportu zbiorowego. Ma być zbiorowego, jest błędnie wpisane. Teraz poprawimy. Proszę bardzo, czy macie jeszcze Państwo jakieś pytania? Tak, ja na ostatniej sesji Państwa informowałem. Pierwsza klasa to będzie podborek Święcica, Gaj Święcicki, Grobla, Rytwiany. Druga klasa to będzie Syzyna, Sichów Mały, Tuch, Lęcz, Grobla, Rytwiany. I trzecia klasa to będzie Ruda, Niedziałki, Kłoda, Szczeka, Rytwiany. Szczeka przez klasztor Rytwiany, tą drogą. W tym pierwotnym projekcie uchwały, który był wrzucony na sesję, tam były te linie podane. 100 dzienków? Nie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dobrze, jeśli nie mam pytań, czytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 września 2022 roku w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Rytwiany. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 4 i artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku w samorządzie gminy, artykułu 7 ust. 1 punkt 1 a i artykułu 8 punkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym oraz artykułu 22 ust. 2 w związku z artykułem 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Rytwiany jako organizator przewozów o charakterze użyteczności publicznej organizuje gminne przewozy pasażerskie, podejmuje wszelkie działania związane z organizacją tych przewozów w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie przemieszczania się na terenie gminy. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Rytwiany do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w artykule 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Paragraf trzeci. Wyraża się zgodę na zawarcie przez wójta gminy Rytwiany umowy o dopłatę, o której mowa w artykule 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Rytwiany. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych, 14 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, co prawda nie mamy tutaj punktu o wolnych wnioskach, interpelacjach, ale jeżeli Państwo macie jakieś może coś pilnego, to bardzo proszę, jest może możliwość zgłoszenia tego do Pana Wójta. Dobrze, widzę, że nie ma. Bardzo Państwu dziękuję za tę obradę sesji. Yeah. 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 Yeah.